Także witam serdecznie Państwa na dzisiejszym webinarze, podczas którego będę chciał Państwu opowiedzieć, jak wygląda proces wdrożenia metodyki BIM wykonywany przez firmę AEC Design. Ja nazywam się Jakub Stanasiuk i w firmie AEC Design pełnię funkcję BIM inżyniera. Jako BIM inżynier jestem m.in. odpowiedzialny za opracowywanie planów wdrożeń metodyki BIM u naszych klientów. Dodatkowo pełnię również funkcję BIM managera na no, wielu już właściwie kontraktach, wspierając naszych klientów no, w różnych zagadnieniach właśnie związanych z metodyką BIM. Oczywiście możecie Państwo zadawać pytania. Można do tego celu użyć albo okienka czatu, albo okienka QA. I na końcu naszego webinaru postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. A więc zaczynamy. Cały proces wdrożenia metodyki BIM składa się z kilku kroków. I na samym początku, w przypadku, kiedy trafia do nas klient zainteresowany właśnie wdrożeniem tej metodyki, zbieramy parę takich podstawowych informacji przy wykorzystaniu takiej ankiety ogólnej, podczas której m.in. zbieramy takie informacje jak. I ta ankieta, też tutaj warto zwrócić uwagę na to, że powinna trafić, czy powinna zostać uzupełniona przez osobę, która właśnie jest odpowiedzialna za drżenie tej metodyki organizacji. I w przypadku tej, tego pierwszego kroku, czyli tej tak zwanej ogólnej ankiety BIM, na samym początku zbieramy takie podstawowe informacje dotyczące m.in. realizowanych projektów przez klienta, Dlaczego klient zdecydował się na wdrożenie tej metodyki BIM w organizacji? Co było tego powodem? Czy może wdrożenie metodyki BIM właśnie znajduje się w strategii firmy? Czy też może no to wdrożenie poniekąd, czy do wdrożenia poniekąd może organizacja została zmuszona podczas, podczas czy wskutek jakby uczestnictwa w realizacji projektu z wykorzystaniem metodyki BIM. Również oczywiście prosimy o informacje dotyczące działów objętych planowanym wdrożeniem metodyki. No, w przypadku kiedy jest na przykład inwestor który właśnie chce zrealizować taki projekt z wykorzystaniem tej metodyki, lub projektant lub generalny wykonawca, który na podstawie przekazanych wymagań BIM przez inwestora, musi opracować tak zwany plan BIM, no to wtedy też od razu taka informacja jest dla nas cenna. Czy właśnie w przypadku inwestora takie wymagania kiedy już taki projekt pilotażowy został wybrany, będą opracowywane, czy w przypadku generalnego wykonawcy, czy też projektanta, czy już jakby na tą stronę narzucony jest wymóg opracowania właśnie dokumentu planu BIM. Kolejno. Tutaj klient podaje informacje odnośnie projektu pilotażowego, oczywiście w przypadku, kiedy taki projekt pilotażowy został już przez klienta wybrany. W przypadku kiedy taki projekt podróżowy nie został jeszcze wybrany, no to oczywiście taki projekt zostaje wybrany w późniejszym procesie wdrożenia. Oczywiście dosyć tutaj istotną informacją jest również ta informacja na temat ewentualnych narzędzi BIM, które już organizacja może posiadać, może wykorzystywać. Kolejne oczywiście również zadajemy pytanie, czy, czy w organizacji już jakby został wprowadzony jakiś harmonogram wdrożenia, może to się między innymi właśnie wiązać z narzuconymi pewnymi terminami przez na przykład inwestora właśnie w trakcie takiego projektu realizowanego z wykorzystaniem metodyki, BIM. No i oczywiście również bardzo istotną informacją jest, jest dana dotycząca, ile osób w organizacji będzie zaangażowanych właśnie w to wdrożenie. I tego typu informacje zbieramy na samym początku całego jakby procesu wdrożenia i one udzielane są właśnie przez, przez organizację, która właśnie taki proces rozpoczyna. W kolejnym kroku Organizujemy spotkanie tutaj właśnie z organizacją zainteresowaną wdrożeniem tej metodyki i podczas tego spotkania no, na samym początku chwalimy się poniekąd naszymi referencjami, jeśli chodzi o wdrożenie tej metodyki wśród innych naszych klientów, także chcemy udowodnić, że jesteśmy właściwą firmą, która tego typu proces z powodzeniem może w Państwa organizacji przeprowadzić. Też na tym spotkaniu informujemy, jakie będą kolejne kroki, jeśli chodzi o ten proces, tak żeby tutaj właśnie organizacja miała świadomość, co, co ją w przyszłości czeka. No i, i też jakby w trakcie tego spotkania omawiamy te tak zwane wstępne założenia, które, które, czyli informacje, o których tutaj organizacja podaje nam podczas tej pierwszej ankiety która zostaje przez tę organizację uzupełniona. No i też w trakcie tego spotkania jeszcze mogą być przekazane jakieś dodatkowe informacje, które oczywiście również mogą mieć wpływ na, na ten cały proces. I po tym spotkaniu zostaje do klienta wysłana tak zwana ankieta szczegółowa. I tutaj różnica w stosunku, pierwsza, pierwszą różnicą, którą należy tutaj wskazać w stosunku do tej pierwszej ogólnej ankiety jest fakt, iż ta ankieta wysyłana jest do większego grona odbiorców. Z tego względu, że chcemy poznać tutaj opinię i też sam sposób realizacji projektów i, i chcemy jakby, aby no, w celu jakby wyciągnięcia jak najlepszych wniosków chcemy tutaj poznać opinię jak największego grona pracowników. Oczywiście im większa jest to grupa, tym lepiej. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dotrzeć z tą ankietą do no, jak największego grona odbiorców, no to przynajmniej, przynajmniej jakby tą grupą odbiorców powinny być osoby zaangażowane w to wdrożenie. I teraz, jakie pytania pojawiają się w tej kolejnej ankiecie? No, oczywiście, oczywiście na samym początku pytamy takiego respondenta. O jego zakres obowiązków, o specjalność, o stanowisko. W kolejnym kroku zadajmy pytania odnośnie sposobu realizacji projektów, ale jeszcze z wykorzystaniem tutaj wymiaru 2D. Między innymi tutaj pytamy o to, w jaki sposób, czy przy użyciu jakich narzędzi oraz umiejętności respondenci przeglądają, tworzą, analizują, udostępniają dokumentację, w jaki sposób komunikują się na podstawie na razie rysunku 2D. Następnie przechodzimy już oczywiście do pytań dotyczących metodyki BIM. Tutaj pojawiają się podobne pytania odnośnie wykorzystywanych narzędzi oraz posiadanych umiejętności dotyczących tworzenia przeglądania, analizy modeli BIM. Oczywiście może się wydawać, że w przypadku, kiedy organizacja decyduje się na wdrożenie tej metodyki, to żadna z osób no, nie posiada takich umiejętności. Ale no tutaj, tutaj właśnie okazuje się, że bardzo często już w organizacji pracują osoby, które już miały styczność z metodyką, miały styczność z narzędziami. I no, bardzo często już posiadają te umiejętności, które jak najbardziej y, później wykorzystujemy podczas już kolejnych faz, kolejnych etapów tego wdrożenia. Y, oczywiście w przypadku, kiedy, y, w przypadku kiedy już tam metodyka, czy były jakieś próby wykorzystywania, ale może one też jakby zakończyły się niepowodzeniem, y, albo tutaj organizacja próbowała we własnym zakresie właśnie wdrożyć tą metodykę. No to też, też tutaj pytamy o, o sposoby, przy wykorzystaniu których tutaj poszczególne osoby komunikują lub komunikowały się już na podstawie modeli BIM. I tutaj bardzo często również uzyskujemy informacje, na przykład o wykorzystywanej lub posiadanej przez klienta platformy CDE, która bardzo często również jakby umożliwia, czy posiada funkcjonalność pozwalającą na, um, pozwalającą na komunikowanie się. No i tutaj pojawia się oczywiście również no, jedno z najbardziej istotnych pytań, um, jeśli chodzi o całe proces wdrażania um, metodyki BIM. Um, czyli um, w tym pytaniu przedstawiamy um, jakby możliwe korzyści, możliwe cele, które mogą być przez organizacje osiągnięte na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. I prosimy właśnie y, poprzez udzielenie odpowiedzi na to pytanie o wskazanie y, no właśnie tych celów korzyści, które zdaniem osób udzielających odpowiedzi na to pytanie y, no, warto jest jakby wskazać. Warto wskazać i warto po prostu no, te cele później wskazać w całym planie wdrożenia, jako te kluczowe, które właśnie będziemy chcieli poprzez wdrożenie tej metodyki na samym końcu no, i korzyści osiągnąć. No i na samym końcu pojawiają się również takich parę pytań otwartych. No i między innymi w ramach tych pytań prosimy, prosimy tutaj ankietowanych, aby wskazali nam jeszcze jakieś dodatkowe obszary, procesy, które na co dzień sprawiają jakieś trudności, których wykonanie wymaga dużej ilości czasu, no i które po prostu no, respondenci uważają, że dobrze byłoby zautomatyzować, usprawnić, w celu właśnie zwiększenia efektywności. I to są, to są właśnie pytania, które, które pojawiają się w tej ankiecie ankiecie drugiej, tej bardziej szczegółowej, która trafia już do większego grona odbiorców. Wspominałem o celach, Wspominałem o celach korzyściach, które, które są wskazywane przez respondentów w ramach tej drugiej ankiety. One oczywiście wskazywane są jakby z listy, z listy potencjalnych celów korzyści, które można osiągnąć na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. I tutaj chwilkę przy tych celach korzyściach chciałbym się zatrzymać. Chciałbym właśnie jeszcze raz zwrócić uwagę na, na wagę oraz istotność tego pytania, czyli po co chcemy wdrożyć tą metodykę w naszej organizacji. Czy dlatego, że inni wdrażają tą metodykę, czy dlatego, że jest to modne, czy... No jednak mamy bardziej konkretne cele, które chcielibyśmy poprzez to wyrażenie osiągnąć. I tutaj w trakcie wyznaczania tych celów chciałbym właśnie przypomnieć o tzw. regule smart, która może nam pomóc przy definiowaniu tych celów korzyści, które właśnie powinny, czy chcielibyśmy, aby zostały osiągnięte po wdrożeniu tej metodyki w naszej organizacji. Ta reguła pozwoli nam później zmierzyć faktycznie, czy, czy te cele oraz korzyści zostały przy nas osiągnięte. No i tutaj pokrótce, krótko jakby przypominając zasady tej reguły, pamiętajmy o tym, aby przy wyznaczaniu tych naszych celów wdrożenie metodyki BIM aby cel, który sobie postawimy zgodnie właśnie z tą regułą był konkretny, mierzalny, możliwy do osiągnięcia, realistyczny oraz określony w czasie. W przypadku, kiedy będziemy określać cele zgodnie z tą regułą, później przy jakby sprawdzeniu czy czy, poprzez, czy, 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 po, czy podczas wyciąganiu wniosków zdrożenia, będziemy w stanie właśnie stwierdzić, tak, czy tutaj mamy faktycznie pozytywne wskaźniki, jeśli chodzi o wdrożenie, czy też, czy też wręcz przeciwnie. Po odpowiedzeniu sobie na pytanie po co, czyli po, po zdefiniowaniu celów, korzyści, które chcielibyśmy osiągnąć, należy zadać sobie jeszcze kilka dodatkowych pytań. Po zdefiniowaniu celu, analizując poszczególne korzyści, cele, Następnie musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób, czyli jak chcemy ten cel osiągnąć. Kolejno, do czego chcemy wykorzystać, wykorzystać te metody, tak, które pozwolą nam na osiągnięcie tego celu. No i oczywiście też na samym końcu warto jest zdefiniować sobie tzw. metryki sukcesu czyli właśnie kryteria, które pozwolą zweryfikować, czy cele, które sobie zdefiniowaliśmy na samym początku, zostały przez nas osiągnięte. I teraz chciałbym właśnie jeszcze się zatrzymać nad tymi metrykami, z tego względu, że no te metryki są głównie wykorzystywane do obliczania tak zwanej stopy zwrotu z inwestycji, która właśnie pozwala nam określić, czy inwestycja no, wprost się nam zwróciła. I aby taką stopę obliczyć, można do tego celu wykorzystać bardzo prosty wzór, no do którego potrzebujemy dwóch danych. Czyli potrzebujemy tutaj danych dotyczących zysku, który został nami osiągnięty oraz oczywiście nakładów, które musieliśmy ponieść, aby móc ten zysk wypracować. I tutaj chciałbym też jakby Państwu podpowiedzieć, jakiego typu wskaźniki czy tak zwane metryki sukcesu możemy przyjąć, aby później umożliwić sobie obliczenie tego zysku, który pozwoli nam na obliczenie stopu zwrotu, stopy zwrotu z inwestycji. Takimi przykładowymi wskaźnikami może być m.in. liczba zmian w projekcie. Może to być również liczba zapytania o informacje, czy tzw. request for information. Może to być liczba kolizji, zmniejszenie czasu wykonywania projektu oraz mniejsze ryzyko poniesienia odpowiedzialności finansowej za ewentualne błędy w projekcie. Oczywiście, żeby móc wykazać, że by te wskaźniki efektywności zostały poprawione, względem jakby poprzedniego stanu, dobrze jest mieć jakby do czego wskaźniki porównać, czyli tutaj o projekcie pilotażowym będziemy jeszcze mówili, ale jeżeli taki projekt pilotażowy jest wybrany, dobrze jest jakby porównać te wskaźniki efektywności, które zostaną obliczone już w ramach tego nowego projektu pilotowego realizowanego z wykorzystaniem metodyki BIM, porównać no, z tą liczbą, czy, czy zapytań, czy zmian, czy kolizji, z którymi na przykład, czy z którą borykaliśmy się w podobnym projekcie, ale realizowanym bez wykorzystania tej metodyki. I takie porównanie właśnie pozwoli nam na... Jakby zidentyfikowanie no, tego właśnie potencjalnego zysku, który możemy właśnie osiągnąć poprzez wdrożenie tej metodyki w naszej organizacji. Oczywiście, jak pamiętamy, aby obliczyć stopę zwrotu z inwestycji, należy wziąć pod uwagę również koszty, które ponieśliśmy no, wskutek całego wdrożenia. No i tutaj, jeśli chodzi o te koszty, no to w przypadku, kiedy musieliśmy zakupić nowy sprzęt, aby móc obsługiwać narzędzie klasy BIM, musimy oczywiście ten koszt uwzględnić. Oczywiście, kiedy nie dysponowaliśmy oprogramowaniem pozwalającym nam realizować projekty właśnie zgodnie z tą metodyką, należy, należy również taki zakup oprogramowania uwzględnić. Kolejno, szkolenia w celu właśnie zdobycia umiejętności, aby móc sprawnie te narzędzia, które, które będą później wykorzystywane, obsługiwać. No i tutaj jeszcze bardzo dokładni przedsiębiorcy, nawet wliczą tzw. bezproduktywny czas pracowników, na no, przykład zaangażowanych w szkolenie bo taki pracodawca musiał wysłać pracownika na szkolenie, nie mógł w tym czasie wykonywać swoich codziennych obowiązków. Także tutaj również możemy taki nakład koszt wykazać. No tutaj też bardzo często wskazuje się że tak zwany początkowy spadek produktywności, który jest oczywiście zrozumiały, który po, czy, czy jakby w trakcie uczenia nowych technologii, no na pewno wystąpi ale tutaj oczywiście musimy pamiętać o tym, że jakby ten początkowy spadek produktywności jakby ma później wpływ na znaczne zwiększenie tej produktywności, jakby w kolejnej, kolejnej fazie tego właśnie etapu. No i podczas, podczas jakby wdrożenia, podczas realizacji takiego projektu pilotażowego bardzo często no, istnieje potrzeba tutaj jakby zakupu czy, czy, czy jakby wsparcia technicznego ze strony na przykład takiego konsultanta jak firma EC Design. No i tutaj również taki koszt w celu obliczenia stopy zwrotu należałoby uwzględnić. Tutaj chciałbym Państwu... Na kolejnych slajdach też, jakby przedstawić, pokazać, że już, jakby ta stopa zwrotu inwestycji przez pewne organizacje została obliczona i jakby te organizacje, jakby postarały się wskazać ten właśnie potencjalny poziom tego zwrotu. I tutaj na tym slajdzie chcemy właśnie przedstawić wykres, który, który, który właśnie opisuje nam, nie, czy, czy tutaj jakby przedstawia nam właśnie tą stopę zwrotu inwestycji, która została właśnie wykazana przez organizacje wykorzystujące tą metodykę. Tutaj mamy akurat wykres dotyczący projektów infrastrukturalnych. Za chwilkę przejdziemy do branży architektoniczno-konstrukcyjnej. No ale z tego wykresu możemy zauważyć, że no 28% respondentów wykazała zwrot inwestycji na poziomie powyżej 25%, prawie 40% mniej niż 25%, no jedynie no jedynie 11%, 11 jakby wskazało, że no nie zauważyło znacznego tutaj właśnie zwrotu, 4%, 4 wykazało nawet, że że ten zwrot nie był pozytywny. No, tutaj mamy również grupę 20%, która, która pewnie nie była, w stanie, nie była w stanie takiego zwrotu obliczyć. Kolejny wykres, który dotyczy właśnie już tym razem branży architektoniczno-konstrukcyjnej, z którego możemy wyczytać po lewej stronie m.in. informację dotyczącą, jaki procent tutaj wykonawców, wykazuje w ogóle pozytywny zwrot z inwestycji właśnie w metodykę BIM. No i widzimy, że, widzimy, że no ta wartość jest bardzo, bardzo duża w poszczególnych krajach. Natomiast po prawej stronie możemy zaobserwować jeszcze zależność pomiędzy, pomiędzy właśnie tutaj zaawansowaniem jeśli chodzi o wykorzystywanie tej metodyki na projekcie. No i widzimy, że im większe, im większą umiejętności, jeśli chodzi o wykorzystywanie tej metodyki, to tutaj ten stop, z in, stop zwrotu z inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji jest, jest wyższa. No tutaj jakby chciałbym też zwrócić uwagę na to, że no możemy zastanawiać się, czy to będzie 10, 15, 20 czy 25% zwrotu z inwestycji. Jednak moim zdaniem nieważne, czy to będzie 10 czy 15%, uważam, że w przypadku kiedy jesteś w stanie wykazać nawet kilkuprocentową stopę zwrotu z inwestycji to warto jest, warto jest w tą metodykę zainwestować. No, komuś może wydawać się, że kilka procent to nie jest dużo, ale tutaj właśnie chciałbym porównać, porównać tu wartość do wartości produkcji budowlano-montażowej w Polsce, gdzie właśnie widzimy wykres, jak ta wartość kształtowała się na przestrzeni ostatnich lat. No i w przypadku, kiedy udało, udałoby nam się osiągnąć właśnie tutaj oszczędność na poziomie 5%, to moglibyśmy zaoszczędzić no, ponad 12 miliardów złotych. Jeżeli komuś ciężko jest wyobrazić sobie te pieniądze, no to tutaj chciałbym jakby pokazać porównanie, że za tą kwotę moglibyśmy wybudować 250 kilometrów autostrad. Idąc dalej, przechodzimy do kolejnego kroku kolejnego kroku wdrożenia tej metodyki, podczas którego właśnie opracowujemy plan wdrożenia. Na samym początku takiego planu, jakby zaczynamy od przedstawienia właśnie korzyści wdrożenia na poszczególnych, na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, które właśnie zostały wskazane przez, przez klienta i jakby do osiągnięcia których oczywiście na podstawie tego planu i na podstawie podczas całego wdrożenia będziemy dążyć. Pojawiają się oczywiście wyniki z przeprowadzonych ankiet wraz z zamówieniem. No i na podstawie informacji zebranych od klienta przedstawiamy wnioski i rekomendacje. I te oczywiście w ramach wniosków i w ramach korzyści określamy sobie właśnie cele wdrożenia. No i też jakby przedstawiamy propozycje, jeśli chodzi o implementację poszczególnych procesów BIM. Wskazujemy ewentualną potrzebę opracowania dodatkowych standardów. Pojawiały się również zalecenia odnośnie oprogramowania odnośnie szkoleń, jeżeli również istnieje taka potrzeba, to również odnośnie sprzętu. Też od razu wskazujemy obszary, które naszym zdaniem i też bardzo często, które wprost zostają wskazane przez klienta, wskazujemy obszary, które właśnie wymagają optymalizacji, automatyzacji. No i od razu oczywiście przedstawiamy propozycje optymalizacji tych procesów. Po opracowaniu planu wdrożenia następuje jego przekazanie i omówienie wraz z klientem. No, nie zawsze klienci decydują się do zaimplementowania pełnego planu. No, niestety z różnych względów bardzo często okazuje się, że klient decyduje się na przykład na wdrożenie, czy zaimplementowanie części naszych propozycji. Dlatego tutaj jakby w kolejnym kroku po przedstawieniu tego planu no jakby ustalamy ten tak zwany zakres wdrożenia, tak, wspólnie z klientem, no i tutaj jakby do tego zakresu czy, czy na podstawie tego zakresu następuje później ten proces wdrożenia. Oczywiście po określeniu tego zakresu opracowujemy również tak zwany harmonogram wdrożenia, aby ustalić sobie tutaj jakby te tzw. czasookresy, w ramach których te poszczególne obszary będą tego planu implementowane w organizacji. No i następuje później proces wdrożenia metodyki BIM w organizacji. On bardzo często rozpoczyna się od zakupu czy też wymianie sprzętu oraz zakupu programowania. W kolejnym kroku następuje etap, w trakcie którego przeprowadzamy szkolenia pozwalające właśnie na zdobycie tych umiejętności, aby tutaj ten projekt zgodnie z tą metodyką realizować. No również w przypadku, kiedy wskazujemy dodatkowe standardy. BIM, czy też wymagania, czy plan BIM, który, który, który należy opracować. To również w ramach procesu wdrożenia te standardy, wymagania, czy plany BIM są opracowywane. Oczywiście, jak już wcześniej zostało wspomniane, określamy sobie tzw. metryki sukcesu, aby być w stanie później po pewnym czasie oszacować, obliczyć stopę zwrotu z inwestycji. Oczywiście wybieramy projekt pilotażowy, w ramach którego to wdrożenie będzie miało miejsce. Oczywiście wybieramy osoby, które, które zapraszamy, do, zapraszamy do realizacji tego tak zwanego projektu pilotażowego. Określamy tak zwane kamienie milowe. Po każdym z tych kamieni oczywiście... Również wyciągamy pewne, pewne wnioski, jeśli chodzi o sam proces, proces wdrożenia. Również staramy się opisać odpowiedzialność, aby na każdym z etapów tego procesu było jasne, kto za jaki obszar jest odpowiedzialny oraz no, kto ma być informowany o, o poszczególnych etapach oraz statusach całego, całego wdrożenia. No i następuje później oczywiście realizacja tego projektu pilotażowego. I my jako, jako konsultant, jako tutaj strona wspierająca w tym całym procesie wdrożenia, oczywiście monitorujemy cały proces. No i w trakcie, w trakcie tego procesu udzielamy, udzielamy wsparcia technicznego tutaj organizacji, która, która wdraża tę metodykę. Też oczywiście informujemy o ewentualnych problemach, trudnościach, które, które, które możemy napotkać w trakcie, w trakcie tego całego procesu wdrożenia, ale również oprócz informowania o samych problemach, ewentualnych trudnościach, też wskazujemy sukcesy i też dzielimy się dobrymi praktykami, które są wypracowywane w trakcie całego procesu. No i oczywiście w samym końcu wyciągamy wnioski. O wnioskach już sobie myślę wystarczająco powiedzieliśmy. Także tutaj oczywiście pamiętajmy o tym, że cały proces wdrożenia jest procesem długoterminowym i w celu tutaj właśnie jakby zidentyfikowania tych korzyści, celów, które na samym początku sobie, sobie wskazujemy. No, musimy być oczywiście cierpliwi i proszę mu wierzyć, że po pewnym czasie te korzyści są naprawdę zauważalne i ta stopa zwrotu z inwestycji jest, jest zdecydowanie pozytywna. Z mojej strony tyle. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przekazany przekazany przeze mnie materiał był dla Państwa interesujący, yy, pozwolił lepiej zrozumieć, jak yy wygląda yy, proces wdrożenia metodyki BIM, yy, tutaj przeprowadzany właśnie przez firmę EC Design. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, yy, to, to z chęcią na nie teraz odpowiem. Yy, no i oczywiście yy, w przypadku, w przypadku yy, tutaj decyzji albo jeżeli Państwo się jeszcze wahacie, zastanawiacie, czy wdrożyć metodykę BIM w swojej organizacji, to oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu poprzez naszą stronę internetową. No i mam nadzieję, że, że będziemy właśnie mieli możliwość opracowania dla Państwa takiego planu wdrożenia, no i później jakby zaimplementowanie tej metodyki z sukcesem. Nie widzę pytań, także... Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.